Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, będę rozgrywał partię szachów, będę ją analizował pod kątem debiutowym. Specjalnie zagrałem ruch E4, żeby zagrać po prostu jakiś inny debiut niż zwykle. Postaram się to omawiać, żebyśmy zrozumieli co i jak. Mam nadzieję, że ja też zrozumiem. E4, E5, no i teraz pytanie, jaki debiut wybrać? No, czy grać F4, gambit królewski? Już grywałem w zasadzie gambit królewski, więc może zagramy po prostu skoczkiem na F3. Zobaczymy, co zagra przeciwnik. Skoczek na C6. No generalnie mogę sobie wybrać Hiszpankę. Mogę zagrać partię włoską, na przykład Gambit Evansa spróbować zagrać. Generalnie jest to dobry pomysł, aczkolwiek kusi mnie, żeby zagrać Gambit Szkocki. Chociaż Gambit Szkocki też już grywałem. Gambit Evansa mogłoby być ciekawy w zasadzie. No i moi drodzy, co wybrać? No dobra, powiedzmy, że no zagramy tutaj D4. Czyli taka partia szkocka, ale w zasadzie pod gambit szkocki będę chciał zagrać. Goniec C4. No i teraz w zasadzie tutaj czarne są spoko. Jednak jest goniec B4 z szachem. Dobra. Jest szach na króla. Tutaj najlepszym ruchem jest C3, więc gram od razu automatycznie. Przeciwnik wybija od razu. I teraz, moi drodzy, z tego co ja się kiedyś uczyłem, najlepszym ruchem w tym momencie jest zrobienie roszady. Dlatego ją wykonuję. Pionkożerstwo będzie bardzo mile widziane dla białych. No właśnie, tutaj czarne tego pionka nie chcą zjadać. Teraz wiem, że najlepszym ruchem jest ruch A3, żeby zagrać potem B4 i skoczek na C3. Takie fajne są plany. Oczywiście taki ruch dalej istnieje, ale nie jest on dobry. I teraz ruch B4 daje radę. Daje radę, goniec na B6. I teraz pytanie. Goniec zagra na B6. I teraz pytanie, czy nie zagrać tu hetmanem, żeby z tempem atakować. Wydaje mi się, że tak chyba trzeba, moi drodzy, grać. Wydaje mi się, że tak trzeba, chociaż muszę uważać na taki ruch. Wow! Hetman F6. Dlaczego ja tego ruchu nie widziałem? Ale tutaj nic nie grozi, po prostu biję skoczkiem i grożę takim zagraniem. Dobra, skoczek E7, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę tutaj przeciwnik mnie bardzo, bardzo zaskakuje i nie widać za bardzo, jak można reagować, bo teraz skoczek może tu bardzo nieprzyjemnie sobie wejść. Niech ja się zastanowię. Mogę sobie oczywiście zagrać i gońcem na G5, ale hetman zagra na G6 i w zasadzie nic chyba nie ma. Ewentualnie wybicie. Może przykurzyć jakieś E5, ale to też chyba nic nie daje. Bicie tutaj. Nie widzę tu przyszłości. Po tym ruchu dostanę taki ruch. Muszę wymienić, goniec wymieni i wszelakie wymiany nie będą chyba mi tutaj na rękę za bardzo. No dobra, trzeba coś grać, a może zagrać tak, chociaż z drugiej strony tak dostanę i tu będę miał problem z tym skoczkiem. Chodzi mi o to, żeby przytrzymać punkt D4. Pytanie, czy tak mogę zagrać skoczek D5. Nie, no przecież wieżę tracę, ale wieża, goniec zagra na B2, dwie wieże za hetmana. Może to i być ciekawe, kuszące. Tutaj. Czy przeciwnik się zdziwi? Nie wiem, szczerze mówiąc. Wiecie co? Muszę coś zagrać. No tak nie mogę, bo on sobie zrobi po prostu roszadę i nic się nie dzieje. Z drugiej strony zagranie gońcem wygląda chyba dobrze. Dobra, gramy gońcem z tego względu, żeby zagrać wieżą na D1 i nie wpuścimy tutaj skoczka. Tak sobie to zaplanuję. Dobra, tu jest atak, wieża D1, wszystkie figury grają. Może coś tutaj się urodzi, może nie. Zobaczymy. No oczywiście jest taki ruch jak goniec G4, tego ruchu się raczej nie boimy. A czy ja mam teraz ruch B4? Nie mam, bo jest skoczek na A5, bo już myślałem, że zdobywam figurę. No dobra, podpaliłem się za szybko. No więc teraz może... teraz może co? Niech mi ktoś powie. Może tak, a jak on zagra tu, to wtedy tak i zdobywam figurę. Ale tak, to on zagra tak. Ale myślę, że wydaje, że A4 spróbujmy. Spróbujmy tutaj tego gońca złapać. Troszeczkę, właśnie, on zagrał dobrze, on zagrał A6. To jest niestety dobry ruch z jego strony. Teraz tak, a może po prostu H3? Dostanę H6, nie? Dostanę H6, bardzo nieprzyjemne. I potem goniec będzie mógł mi atakować tutaj na H3. Więc... A co to za pozycja jest? Powiem wam szczerze, podoba mi się nawet, bo się trochę dzieje. Jest pion mniej. Gambit szkocki. Co by tu zagrać? Może jakieś E5? Nie, no E5 nie. Ciągle muszę mieć na uwadze tutaj, żeby skoczka zbić. Powiem szczerze,
A może tak po prostu kulturalnie zagrać w razie czego? Nie widzę za bardzo kontynuacji. A może skoczek na E2, skoczek F4? Tak zrobimy, moi drodzy. Tak zrobimy, spróbujemy złapać hetmana. Może to jest dobry plan. Tu H6, hetman ma ucieczkę na H7. Zaraz! Ja tu pionka podstawiłem na E4. Ale dobrze, podstawiajmy te pionki. Otworzy się linia i spróbujemy króla atakować. Po tym ruchu ja prawdopodobnie zagram tak i będę groził wieża E1, albo w ogóle wieża E1 sobie zaplanuję. I niech się boi, niech się teraz zastanawia mój przeciwnik. Ważne, żeby trzymać punkty w centrum, żeby tu mi ten skoczek nie wszedł do centrum. On oczywiście może zagrać sobie tu. Nie może przecież, bo tu jest. Ale zaraz, wtedy będzie bicie tutaj. Więc jak zagra skoczek, ja wybiję, hetman wybije, to tam poleci na F7. Dobra, skoczek E5 nie działa. Czasu mi trochę upłynęło w debiucie, ale może to dobrze. Dzięki temu mogę mieć tutaj może lepszą pozycję. Generalnie on się zastanawia, bo grozi skoczek na F4. Dobra, zagrał H6, a więc od razu gramy skoczkiem. Zaraz, zaraz. Tutaj, tutaj, tutaj i tu. No to kopniemy, nie? Będziemy bez figury latać, ale będziemy rządzić na szachownicy. Jedziemy. Znaczy, ja zawsze mogę wybić sobie tego skoczka na E7, i nie stracę figury, lecz bardzo mnie kusi, żeby ją stracić. Może najpierw tak. No właśnie, ten hetman nie stoi tam na pewno najlepiej. Teraz pytanie, czy ja nie mogę poczekać, zagrać tak. On mi zbije, ja tutaj. Ten hetman nie za bardzo ma dobrych odejść i kopnę mu tam na F7. Czy to ma sens? Czy to ma sens? Może H4? Wiecie co? Wieża E1 mi się chce zagrać ostatnią figurą tutaj do akcji. Jak mi zbije, ja zbiję tutaj. I co dalej? Wiszą mi dwa skoczki. Tutaj zbije. Król H8. No niestety, niestety nie będę miał tu chyba rekompensaty za bardzo w tej sytuacji. Ale jak zagram tak, on mi zagra tu, ja zbiję, skoczek zbiję. Podeprę potem to H4 i niech się męczy chłopak. Nie wygląda to zbyt chyba obiecująco, powiem szczerze. No, bicie raczej trzeba zastosować. Nie za bardzo mi się tego bicia... Nie za bardzo mi się chce to zrobić, żeby zbić skoczka. Dobrze, wiecie co? Raz się żyje. Powiedzmy, że zagramy... Powiedzmy, że zagramy gońcem. Tak, zagramy gońcem, bo jak zagra tu, to jeszcze dojrzałem takie posunięcie skoczek H5 z widełkami, więc myślę, że goniec H4 jest dobrym rozwiązaniem w tym wypadku. Trzyma cały czas napięcie. Oczywiście skoczek G6 istnieje, żeby troszkę rozbić te figury. No, coś tam wymienić trzeba będzie oczywiście w pewnym momencie. To nie ma żadnego tutaj wyboru, więc jak on zagra tak, może tak w ogóle zagrać? Nie no, myślę, że wybije. Goniec zagrał na G4, a to ciekawa ciekawostka, przyznam się szczerze. I teraz tak, on tu może zbić, hetmanem odbije. No właśnie, mi się chce już tutaj jakieś tutaj kombinacje spróbować zagrać. Jeszcze taki ruch grozi. W ogóle może H3? H3 on mi zbije. Skoczek E5 jest bardzo nieprzyjemny. Niestety skoczek E5 jest bardzo, bardzo nieprzyjemny. Coś może tam trzeba było... A to się tak zawsze łatwo mówi. Wiecie co? Wydaje mi się, że zbiję po prostu teraz tego skoczka. I zagram H3. Jak mi zbije, to zbije. Różnopolowe gońce będę próbował naciskać na punkt F7. Przynajmniej skoczek mi nie wjeżdża na E5 teraz i na D4. Oczywiście ten skoczek może... Właśnie, ten skoczek może sprytnie tutaj przejść tędy. No dobra, jest pionek mniej, ale może jednak mimo wszystko wybić. Hetman wybije. No i grać taką końcówkę, potem A5. Kto ma lepszego gońca? Wybijamy, bo ten skoczek na E5 będzie bardzo silny. Od razu gramy A5. I teraz pytanie, czy można tak spróbować grać. Chyba tak będziemy grali. Plan mój jest taki. Oczywiście jak on zagra tak, to ja wymienię, będę miał lepszą strukturę, mam piona mniej, ale może tutaj jakoś będę jeszcze go próbował atakować. Oczywiście hetman F6 to jeszcze się zastanowię, czy wymienić, ale będę chciał już tak grać, potem wieża D5, wieża F5, może w ten sposób. Właśnie, może wieża D5 jest teraz dobrym ruchem.
jak już tak sobie pomyślałem, to tak zagramy, żeby zagrać wieżą na f5 w razie tutaj hetmana f6. Ewentualnie zawsze mogę wymienić, to się zastanowię. Oczywiście taki ruch szykuję, ale tutaj jest strzał na a6 w razie czego, więc to się trzyma. On się musi już zastanawiać, jeżeli wieża e8, to wieża e1 zawsze mam obronę piona, wieża f5. No właśnie, w takich gambitach też czasami, słuchajcie, uprościć pozycję trzeba. Dobra, wieża zagrała na e8, gramy wieżą e1, szybciutko gramy wieżą e1, bo mam mało czasu. A i tego ruchu niestety nie przewidziałem, ale z drugiej strony bicie i zajmuje wolną linię. Tak zrobimy. Goniec d4 jest paskudny ruch. Gramy wieżą, no on goniec d4 zagra na pewno, ale my tutaj przyfasolimy pionkiem, albo może g4 nawet, będziemy go straszyć. Zobaczymy, co on tutaj sobie wymyśli. Zawsze ta wieża może przejść przez d3 i przez trójkę, więc przy różnopolakach, gdzie mój goniec jest aktywny, pionek może nie mieć znaczenia tak naprawdę, więc wydaje mi się, że będzie dobrze, jak mi się by udało w ogóle wieżą tutaj wskoczyć. W ogóle byłoby rewelacyjnie, więc prawdopodobnie on musi zagrać... Co? Naprawdę tak zagrałeś, mój drogi przyjacielu? Muszę powiedzieć, że odważnie. Ja to zbiję od razu, bo wskakuję teraz wieżą na d7. I wieża d7, tak, wieża d7. Wszystko koncentruje się tutaj na polu f7 i za chwilę będę próbował grać tak. Tutaj tu pionek wisi, zawsze sobie mogę go odbić. Aha, zobaczcie, jak sprytnie gra mój przeciwnik. Bardzo, bardzo, bardzo sprytnie. No muszę chyba to niestety wymienić. Nie będę miał żadnej kontry, jeśli chodzi o pionka. Teraz jedyna moja nadzieja to jest... ten punkt f7. Zagramy h5. On hetmanem raczej musi zagrać na f6. I teraz, jeżeli to wymienię, no właśnie, czy ta wymiana jest dobra? Mogę to wymienić i spróbować iść sobie tutaj królem. Wiecie co? Bardzo mnie to kusi. Ze względu na słaby czas z mojej strony, chyba tak zrobię. Chyba przejdę po prostu do końcówki. I spróbuję wędrować królem. Czy to coś da? On zawsze jest tutaj przytwierdzony. Zagramy F3 oczywiście. On zawsze wieżą musi pilnować tego pola, więc w zasadzie rekompensata jest ogromna. Tylko pytanie, czy ja jestem w stanie to wykorzystać. No właśnie, idziemy królem szybciutko. Tutaj król będzie stał po prostu w miejscu. I pytanie, czy ja jestem w stanie jakoś to przebić. Może G3, F4, coś takiego będziemy próbowali. A ciekawa końcówka. O, tu się pojawia szansa. Chociaż nie, ja gram swoje cały czas. Idziemy tędy. On mnie kusi, żeby tak zagrać. Chciał wieżą się przerzucić tu i tu. Ale to jak ja odbiję tego piona, to już będzie pozamiatane. Jeśli wieża się ruszy gdziekolwiek. Dobra, idziemy królem. A on sobie tak zagra teraz. A, może właśnie chciał sobie przytwierdzić tego gońca posunięciem C5. Jest to prawdopodobne. I teraz właśnie, czy jestem w stanie ustawić przeciwnika w jakimś cukcwangu? Ja oczywiście mogę królem bardzo dużo manewrować i wieżą, więc na razie zagram sobie wieżą tak, tak po prostu, żeby poczekać na jego jakąś kontynuację. Ale poczekajcie, G3, F4... No właśnie, no właśnie. Przypilnuję tego pionka, żeby goniec zawsze był na tej diagonali. I spróbujemy chyba zagrać G3, F4, wybicie. Bardzo sprytnie mi tutaj przeciwnik chce ograć. Zagram królem, mam na to czas, bo jak zagram tutaj, to już mi w ogóle tam przygwoździ. Król nie będzie miał w ogóle ucieczki, więc ten ruch był nieco ryzykowny. Spróbuję królem przejść z innej strony. Może się uda jakoś tędy tutaj zagrać. I za chwilę jakieś F4 wrzucimy. Dobra, wrzucimy F4 i tędy będę miał teraz kolejny raz ten sam plan do zrobienia. Zobaczymy właśnie, co zagra mój przeciwnik. Tak, tak, tak. Ok, i zagramy sobie wieżą na B7. Poczekamy na jego posunięcie. Dobra, on będzie tańczył królem. Tutaj za dużego wyboru nie ma. Chyba muszę wybić. Tak zrobimy. I król tu. Ciekawe, czy król F6 zagra. Mam tu szacha, wezmę pionka. Spróbujemy, spróbujemy jakieś tutaj kontynuacje. No goniec może, gońcem może zagrać. Dobra, idziemy sobie wieżą, tak powiedzmy. Spróbujemy cały czas trzymać na F7. Nie jest to łatwe, niestety. Idziemy królem. Dobra, teraz idziemy królem. I czy ja tutaj jestem w stanie coś zrobić? Tak sobie zagramy. O, teraz może być dobrze. Bo on nie może nigdzie gońcem ruszyć, bo pionek wisi, król pójdzie, to ja idę królem do góry. Taki cukcwang teraz powstał. Właśnie w takich pozycjach trzeba próbować. No dobra, biorę piona, chociaż ten pion nie ma znaczenia tak naprawdę, no ale to zawsze przyjemnie wziąć tego piona. On może uciec teraz wieżą, ale chyba nie ma dobrego momentu, bo tutaj jest cały czas ruch wieżą na C7 i cały czas męczę tego pionka.
Więc tu mam szansę prawdopodobnie. Szkoda, że jest tak mało czasu, ale pozycja jest niezwykle ciekawa. Wracam oczywiście na swoje miejsce. I teraz pytanie, tu jeszcze mogę na białym polu stanąć, postraszyć. Jeszcze postawię gońca na w miarę przyzwoitym tutaj polu. I teraz chyba G5 muszę grać. No nie mam wyjścia. G5 chyba muszę grać. Nie widzę innego planu. I wybijamy tutaj H6. Próbujemy i tu się dobierać. Dobra, on mi nie pozwoli tam zagrać. On mi tam nie pozwoli zagrać, moi drodzy. Lecimy tak. Stoimy w miejscu. Ja to w zasadzie remis mam w kieszeni w tej sytuacji. Tylko to nie jest takie proste, oczywiście. Spróbuję. To jest moja jedyna szansa. Odbiję tutaj gońcem i jakieś takie siatki matowe spróbuję stworzyć przeciwnikowi. Prawdopodobnie jest to remis, lecz to czarny musi na pewno tutaj jeszcze dokładniej troszeczkę pograć w tej sytuacji. Jedyna moja szansa jest taka, że ten król jest troszkę skrępowany. Ten goniec będzie go ratował, będzie miał tu szacha na H4, jak na przykład królem zagram na F6. No i właśnie. Ale muszę zejść królem, tylko właśnie tędy może zejść królem i gońca przestawić. Tylko puszczę pole na G6, ewentualnie goniec na H5, otworzy się linia F. Ciężka sytuacja, muszę powiedzieć. 60 ruchów za nami. Mi została minuta na zegarze, on ma 3 minuty. Więc sytuacja niestety nie jest zbyt taka komfortowa, jeśli chodzi o czas. Zagadałem się tutaj na potrzeby filmu, oczywiście, moi drodzy, bo inaczej to byśmy tutaj grali gambit hetmański i heja, prawda? Ale gambit szkocki myślę, że ciekawy. Dobra, jedyny mój ruch to taki, żeby bronić gońca. I teraz mam odejście z szachem. Tylko że on również nie ma złych posunięć, ale. No właśnie. Pytanie teraz, gdzie tym gońcem zagrać? No to jest ten problem. Jeszcze spróbuję raz tak zagrać. Jeśli on tutaj, to ja z powrotem i wymyślę może coś innego, ale prawdopodobnie tutaj będzie się ta partia kończyła remisem, bo goniec na F5 stoi dobrze. Król na F5 oczywiście. Goniec na przykład na D5, dobra. Teraz czy tutaj zagrać? Dobra, gramy tak. Jest szach. Czy siatki matowe tu jakieś mamy na przeciwniku? To jest pytanie. O, robi się blisko, robi się blisko. Zagram tak, a wieża daje mi szacha. Muszę wrócić. Dobra. Przestawię sobie gońca. Tak będę miał teraz ruch bez zaatakowania mnie w sposób bezpośredni. I może tutaj już są opcje matowe, moi drodzy. 40 sekund na zegarze. Pojawiają się opcje matowe. A nie mogę. Tak muszę zagrać. Tak muszę zagrać, niestety. Teraz jak to tutaj. Jak to przerzucić tutaj? Jak to przerzucić? Teraz mogę też próbować wieżą tam zagrać, na przykład tędy. To też jest plan. To też jest plan. Ten król ma problem. Król jest w rogu, król ma problem. Tylko ja mam mało czasu. To jest mój problem. I teraz zagrajmy sobie na przykład tak. W następnym ruchu gram sobie wieżą tu. I czy ja tę partię wygram? Nie wiem. Tak, zagrajmy. Ciężko powiedzieć, wiecie? Troszkę się zestresowałem. Mało czasu, 20 sekund, 20 sekund, zbyt mało, zbyt mało. Prawdopodobnie to jest wygrana, tylko nie widzę jeszcze gdzie, niestety. Nie widzę jeszcze gdzie. Dobra, tak. I teraz gramy tak. Czy tutaj daje mata? Jest to prawdopodobne. Dobra. Niestety czas mnie goni. On się tutaj trochę oswobodził. Mata nie dam, niestety. Dobra, ale wezmę pionka. Dobra, wynik tu nie ma znaczenia, moi drodzy, z tego względu, że ta pozycja jest remisowa na pewno. Dobra, idziemy pionem. Mamy remis. Całe szczęście, 4 sekundy do końca. Ale partia bardzo ciekawa. Mi się wydawało, że tam w końcówce jest wygrana. Sprawdźmy. No, sprawdźmy. Nie byłbym sobą, jakbym tego nie sprawdził, co tam się działo. Dobra, lekko powiększymy. Oczywiście przez debiut przejdziemy dosyć szybko.
Końcówka była niezwykle interesująca. Tutaj sama teoria A3, goniec A5, B4. Jestem ciekawy, czy tylko coś lepszego można by było. Hetman B3 jest dobre. Hetman F6 jest złe. Skoczkiem trzeba bić i wpakować się tam prawdopodobnie. O to chodzi. Próbować w ten sposób. A ja tak zbiłem przecież. Skoczek E7, goniec G5. To wszystko się zgadza. Hetman, skoczek E2. Od razu można było grać. Skoczek E2. Co? Po tym ruchu już przegrywam? Zobaczcie, goniec G4. Ajajajajaj, no tak. Przegrałbym, słuchajcie, w 12 posunięciu. Chodzi o to, że jak odejście gońca, to jest bicie i nie mogę odbić. Prosta taktyka, ale to wiecie, wynika to z tego, że ja nie gram po prostu tych debiutów i te schematy mi się tak w głowie jakoś nie poukładały, więc bardzo łatwo tutaj o tego typu błędy. Właśnie trzeba sporo partii rozegrać, żeby troszeczkę tu się wprawić. No ten ruch byłby lepszy zdecydowanie. Dobra, przeciwnik nie wykorzystał i jedziemy dalej. Cały czas jest goniec G4, a ja tutaj kombinuję. Jednak szachy, słuchajcie, potrafią być zaskakujące. Skoczek F4 tutaj, goniec E7 pokazuje, skoczek E7, goniec D3. No tak, trzeba być Magnusem, żeby grać w tej opcji. No albo maszyną, żeby właśnie zbić na przykład tutaj pionka. Goniec zagrał na G4, bicie. H3. No postanowiłem właśnie pójść na te uproszczenia. Skoczek D5 jeszcze pokazuje. Skoczek D5, bardzo ładne posunięcie. Chodzi o to, żeby tutaj wybić. No, bardzo ciekawe rzeczy. Dobrze, ale poszło tak, jak tutaj chciałem. Chciałem po prostu uprościć. Czułem się tutaj dobrze. Tu chyba nie ma spektakularnych jakichś błędów. No, goniec D4 powinien zagrać. Z pionem więcej czarne wygrały. Przeciwnik zagrał gorzej. Dopuścił mi wieżę na D7. A5. Tak, poszło. H5. No, biały ma lepszą. Zobaczcie, lepsza białych z tego względu, że jest duża inicjatywa. No, wybić karze. Król H2. Dobra, F3. No i tutaj sobie gramy za darmo. Teraz pytanie, czy jestem w stanie... No, właśnie maszyna pokazuje plus 1,23, ale czy jestem w stanie w ogóle to wykorzystać? No nie za bardzo widzę, jakby to zrobić. Zobaczmy w ogóle, przejdźmy dalej. Troszeczkę ja tak przelecę te ruchy dosyć szybko, bo mnie końcówka interesuje. Prawdopodobnie tam przeciwnik porobił błędy. Tak czuję, ale sprawdźmy. Tak, tak. No nie, według silnika to remis, ale... Teraz może król H8, no właśnie, król H8 nie może czuć się dobrze. Król tutaj, szach. Czułem, że tu są jakieś opcje, że jakoś można przeciwnika próbować oszukać. Czy ja tu miałem szansę? Goniec D5, wieża B8, znowu ciężko powiedzieć. Co? Zobaczcie, mat w 5 ruchach, ja tak czułem, że coś jest nie tak. Jeju, moi drodzy, przecież ja miałem król G6, to co myślałem wcześniej. No i tu grozi mat. Zagrałem tu, on powinien wieżą zagrać na G8, trudne ruchy niby. Ja goniec, a to chodzi o to, że miałem też mało czasu. No tak, król G6 i wygrywam. Zobaczcie, jednak była wygrana, tak czułem, że była wygrana. No on by musiał oczywiście zagrać tak, ja bym wybił, tam mat jest, prawda? Dobra, no wypuściłem niestety te ruchy, ale ciekawe, czy dalej też była szansa? Dalej była szansa, no zobaczcie, znowu król G6, drugi raz ten sam motyw. No to jest proste, znaczy teraz to jest proste, bo gramy królem na G6, goniec broni, grozi mat. Dobra, tu już się powtarzam, to jest dla nas już łatwe. I znowu daję mata, ale to dokładnie trzeba grać, wieża A3, tędy przechodzę. No tak, a ja zagrałem jak amator, ale to tylko z tego względu, słuchajcie, się tłumaczę, mało czasu było, trzeba było szybko grać, więc wieża A3 wygrywała, tutaj też wchodzę. No właśnie, a tutaj pasywnie on się broni, nadal jest lepsza, tu już wypuściłem, tak? Wieża C1 trzeba grać, czyli potem się zasłaniać i tam atakować. No tak, goniec F2, król, no tutaj chyba już wypuściłem króla, to no dobra, tutaj już remis, całe szczęście się zakończyło, jak się zakończyło. Ale była fajna partia, bardzo mi się podobała. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że coś tam dla siebie wynieśliście z tej analizy, z tej partii. Dzięki, do następnego razu, cześć.